I na koniec Austria. W stolicy kraju doszło do ataku terrorystycznego. Nie żyją 4 osoby, w tym napastnik. Akcja służb wciąż się nie zakończyła. Do ataku doszło w centrum Wiednia. Na miejsce udali się policjanci. Po godzinie 20 nastąpiła odpowiedź na wezwanie alarmowe. Kilka policyjnych pojazdów ruszyło na miejsce. Padły strzały, podczas których policjant został poważnie ranny. Strzelaninie zginęli przechodzeń i napastnik. Łącznie do szpitali trafiło 15 osób. Jeden sprawca został wyeliminowany, kilku jest nadal na wolności. Są bardzo dobrze wyposażeni, mają automatyczną broń. To na pewno atak terrorystyczny. Centrum miasta zostało zablokowane przez policję. Mieszkańcy zostali wezwani, by nie opuszczali swoich domów. Do ataku doszło w miejscu, gdzie znajduje się synagoga. Nie ma jednak dowodów, że miało to jakiś wpływ na napastników. Służby wciąż próbują wyłapać wszystkich sprawców. Oddział do zadań specjalnych Kobra, liczący 150 ludzi i 100-osobowy oddział szybkiego reagowania Vega, biorą udział w poszukiwaniu terrorystów. Według mediów główny sprawca ataku w Wiedniu był zwolennikiem tak zwanego państwa islamskiego.